Znane problemy migracji, zagrożenia terrorystycznego i Brexitu. Polityk PiSu ocenił, że trudno spodziewać się debaty Tusk-Kaczyński. Nie wydaje mi się, by to było dobre rozwiązanie. Pan prezes Kaczyński jest człowiekiem bardzo zajętym, a pan Donald Tusk jest odchodzącą postacią, więc szkoda czasu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W wywiadzie, który w pełnej wersji ukaże się w piątek, Jarosław Kaczyński tłumaczył, że w Polsce toczą się postępowania i w Sejmie, i w prokuraturze. Według szefa PiSu mogą one doprowadzić do tego, że Donaldowi Tuskowi zostaną postawione zarzuty. Rzecznik PO, poseł Jan Grabiec, zastanawia się, na jakiej podstawie Jarosław Kaczyński zdobył takie informacje. Oczekujemy, że pan minister Ziobro odniesie się w momencie, w którym ukaże się ten wywiad do słów prezesa własnej partii i wytłumaczy opinii publicznej, na jakiej podstawie pan prezes uzyskał wiedzę na temat rzekomych postępowań prokuratorskich dotyczących Donalda Tuska, bo opinia publiczna takiej wiedzy dzisiaj nie ma. Kaczyński ocenił w wywiadzie, że dalszy pobyt Tuska w Brukseli jest bardzo ryzykowny, przede wszystkim dla Unii Europejskiej. Według niego należy Unię ostrzec przed ewentualnymi problemami. Zdaniem prezesa PiSu Polska nie zyskuje nic na tym, że Tusk stoi na czele Rady Europejskiej. Tymczasem rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek poinformowała, że prezes Jarosław Kaczyński nie będzie debatował z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Prezes Kaczyński nie będzie promował taką debatą pana Donalda Tuska, powiedziała. Sprawę komentowali goście debaty dnia. W ocenie profesora Stanisława Mocka, rektora Kolegium Civitas, kampania przeciwko Tuskowi ma przykryć niewygodne dla PiSu tematy. Czyli na przykład ta sprawa aborcyjno-antyaborcyjna, więc taka kolejna, przepraszam za wyrażenie, wrzutka w tej chwili, ni stąd, ni zowąd, to tylko że byłaby to kuriozalna sytuacja, że własny kraj nie popiera swojego kandydata. Nie wiem, czy się kiedyś coś takiego zdarzyło. No a to jest chyba warunek tego, żeby w ogóle nastąpiło przedłużenie kadencji. Profesor Antoni Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk widzi w tym szansę dla Platformy Obywatelskiej. Kandydaturę Donalda Tuska w pełnym świetle. Nie tylko niż demograficzny, ale i masowy charakter studiów. To zdaniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego największe bolączki polskich uczelni. Wicepremier wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin, polskie uczelnie potrzebują zmian w finansowaniu, dzięki czemu zmieni się też poziom kształcenia. To stanie się już niebawem, mówi Jarosław Gowin. Największą bolączką jest masowy charakter studiów i przez to zaniżanie poziomu wymagań. Trzeba to zmienić w inny sposób, kształtując zasady finansowania. To już nie powinno być tak, że uczelniom opłaca się przyjmować jak największą liczbę studentów. Nowy algorytm, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia, będzie powodował, że uczelniom będzie się opłacało, w sensie dosłownym, kształcić mniej studentów, za to na wyższym poziomie. Uczelnie będą teraz finansowane na podstawie proporcji między liczbą pracowników naukowych a liczbą studentów, a nie jak dotychczas tylko na podstawie liczby studiujących. Minister odniósł się też w Pile do planowanej reformy edukacji. Przywrócenie 4-letnich liceów z pewnością dobrze wpłynie także i na dalsze kształcenie, powiedział Radiu Koszalin Jarosław Gowin. Na pewno na szkolnictwo wyższe zdecydowanie pozytywny wpływ będzie miał powrót do 4-letniego liceum. I to jest największy atut tej reformy, którą przeprowadza właśnie pani minister Zalewska, dlatego gorąco ją będę wspierał. Oczywiście osobna sprawa to są szczegóły reform i tych, które ja przeprowadzam, i tych, które przeprowadzają inni ministrowie. Tutaj jeszcze czeka nas wiele dyskusji co do szczegółów. Tymczasem minister edukacji narodowej konsultuje reformę oświaty z samorządowcami. Anna Zalewska wzięła udział w konferencji na temat roli i zadań samorządów w zmianach w systemie oświaty. Pytania interesujące, choć przede wszystkim dotyczące pieniędzy, między innymi na waloryzację płac w wysokości 1-3%. To było pytanie między innymi z miasta stołecznego Warszawy, gdzie rzeczywiście pokazałam w projekcie budżetu dodatkowe środki na waloryzację. Powiedzieliśmy sobie o pieniądzach dla samorządu w postaci subwencji oświatowej na 6-latka. Anna Zalewska zapewniła, że samorządy w tym roku nie będą miały kłopotów finansowych z powodu 6-latków. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zaznaczył, że samorządy do kwestii zmian w edukacji podchodzą bardzo poważnie. Wydaje się, że z samorządami po prostu trzeba rozmawiać i oni muszą być partnerami. Takie są sygnały. Jest właśnie ten odzew moim zdaniem bardzo pozytywny i oceniam go bardzo dobrze, że
są, że to po prostu są rzetelne dyskusje na temat edukacji, a nie tylko i wyłącznie zapewnień, manifestów i tak dalej. I to właśnie chcemy dać samorządowcom jako element łącznika pomiędzy tym, co będzie wychodziło z rządu i co będzie w samorządach. W połowie września Anna Zalewska ogłosiła założenia nowej ustawy oświatowej. Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe są na etapie konsultacji społecznych. Dodatkowe 316 milionów złotych otrzymają rolnicy z tytułu dopłat bezpośrednich. O tyle wyższa będzie kwota wypłacana w tym roku w stosunku do ubiegłorocznej. To efekt wyższego kursu euro, po którym dopłaty będą przeliczane na złotówki. Kurs wyniósł niemal 4,32 zł. Wiceszef resortu rolnictwa Ryszard Zarudzki szacuje, że do rolników z tytułu dopłat trafi łącznie 14,8 miliarda złotych. To jest rekompensata z tytułu niskich cen na produkty, to jest rekompensata z tytułu, że wystąpiły trudności na tych rynkach i trudniej jest uzyskać odpowiednią cenę. To jest też dbałość o użytki rolne i za te blisko 90% naszego obszaru kraju, czyli obszary wiejskie. Więc to jest pewna renta dla rolników. Ryszard Zarudzki przypomniał także, że za niecałe dwa lata ruszy wypłata zaliczek na poczet, za niecałe dwa tygodnie ruszy wypłata zaliczek na poczet dopłat. Od 17 października wypłacamy zaliczki, te wstępne, bo od 1 grudnia będzie druga płatność, to już jest do pełnej kwoty. Od 17 października do 30 listopada wszyscy producenci rolni, wszyscy rolnicy powinni otrzymać 70% płatności. O dopłaty ubiega się w tym roku ponad 1 350 000 rolników. O wieku emerytalnym rolników dyskutowano na sejmowych komisjach polityki społecznej i rolnictwa. To za sprawą projektu PSL-u mającego nowelizować ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Poseł ludowców Mirosław Maliszewski chce, by rolnicy byli dłużej grupą i uprzywilejowaną względem pozostałych grup zawodowych z uwagi na specyfikę ich zawodu. Przypomnę, że kilka lat temu była przygotowana i przegłosowana ustawa o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat, ale ona wyłączała z tego obowiązku rolników. Rolnicy do końca 2017 roku na starych zasadach, czyli kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat, mogą przechodzić na emeryturę. Projekt przedłuża ten okres do 2022 roku. Dzisiejsze przepisy umożliwiają rolnikom przejście na emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn. Warunkiem jest 30-letni staż pracy. Rząd umorzył zadłużenie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych. Taki zapis znalazł się w ustawie okołobudżetowej przyjętej przez Radę Ministrów. Chodzi o prawie 40 miliardów złotych, które budżet państwa pożyczył FUS-owi między 2009 a 2014 rokiem. Minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk wyjaśnia, że pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były fikcją, która została zlikwidowana. To powinno być zawsze dotacją, a nie żadną pożyczką, tak jak to poprzednia ekipa rządząca udawała, że deficyt jest mniejszy i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zaciągał pożyczki z budżetu państwa, co oczywiście powinno być przejrzyste. Zawsze to mówiliśmy, że powinna to być większa dotacja. To pokazuje oczywiście deficyt z budżetu państwa, więc od tej sztuczności, od takich zabiegów księgowych odchodzimy. Henryk Kowalczyk poinformował, że na 2017 rok nie przewidziano pożyczki dla FUS. Wyjaśnił, że wszystkie braki w tej instytucji będą pokrywane z dotacji. A teraz już w Polskim Radiu 24 pora na informacje w skrócie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/PolskieRadio24. Napisz kontakt@PolskieRadio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/PolskieRadio24. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Piłkarską reprezentację Polski czekają dwa mecze eliminacji Mistrzostw Świata. W sobotę na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Danią, a trzy dni później, również w Warszawie, zmierzą się z Armenią.
W polskiej kadrze jest wielu zawodników grających na co dzień w najsilniejszych klubach Europy. To nie oznacza jednak, że na zgrupowaniu nie możemy poprawić ich umiejętności, mówi asystent trenera Adama Nawałki Bogdan Zając. Każdy piłkarz bez względu na wiek musi się rozwijać i nasi zawodnicy są tego świadomi, że większość z nich gra na bardzo wysokim poziomie. Wiedzą, że jeszcze są możliwości, bo wiemy, że możliwości człowieka są nieograniczone, więc tak samo w sporcie zawodowym te możliwości są na pewno też do poprawiania, więc z takim nastawieniem zawsze przyjeżdżają. Jest duży entuzjazm po przyjeździe na zgrupowaniu i tak samo jest ta złość sportowa, którą widać u wszystkich zawodników i myślę, że powoli się to zaczyna kumulować i teraz tylko emocjonalnie trzeba podejść odpowiednio do tego spotkania i myślę, że będziemy w stanie kontrolować to spotkanie. Po udanych eliminacjach i finałach Mistrzostw Europy Polacy często są stawiani w roli faworyta. To nie przeszkadza kapitanowi reprezentacji Robertowi Lewandowskiemu. Wielu lat tak naprawdę to jest coś dla mnie normalnego, więc teoretycznie przed meczem nie myślę o tym, czy jestem faworytem meczu, czy nie, bo przeważyć tym faworytem jestem i to jest coś, co powinno być czymś takim naturalnym, wychodząc na mecz, niezależnie od tego, z kim grasz, przeciwko komu, to chcesz wygrać i wiesz, że będzie ciężko, bo już rywali na tym poziomie każdy może rozpracować teoretycznie, tylko teoretycznie, ale jak w praktyce będzie, no to już od ciebie tylko i wyłącznie zależy. W pierwszym spotkaniu grupy E eliminacji reprezentacja Polski zremisowała z Kazachstanem, Dania wygrała z Armenią, a Rumunia zremisowała z Czarnogórą. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie skrócił karę zawieszenia dla Marii Szarapowej do 15 miesięcy. W czerwcu rosyjska tenisistka została zdyskwalifikowana na 2 lata za zażywanie zakazanego meldonium, do czego przyznała się w styczniu. Decyzja Trybunału oznacza, że Szarapowa będzie mogła wrócić na kort w końcu kwietnia przyszłego roku i wystartować w majowym wielkoszlemowym turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Karolina Woźniacka będzie rywalką Agnieszki Radwańskiej w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA w Pekinie. We wtorek Dunka wygrała z rozstawioną numerem 13 Włoszką Robertą Vinci, a Radwańska w poniedziałek wyeliminowała Rosjankę Jekaterinę Makarową. Radwańska i Woźniacka spotkają się trzeci raz w ciągu ostatnich 11 dni. W poprzednią sobotę Dunka pokonała Polkę w półfinale turnieju w Tokio, a w ostatnią środę Radwańska zrewanżowała się rywalce, zwyciężając w trzeciej rundzie turnieju w chińskim Wuhan. Radwańska wystąpi też w kończącym tenisowy sezon turnieju WTA Finals w Singapurze. Federacja poinformowała, że Polka zapewniła sobie awans do elitarnych rozgrywek dzięki wtorkowej porażce Dominiki Cibulkowej w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. To oznacza, że Radwańska nie spadnie poniżej 8 miejsca w rankingu obejmującym tegoroczne wyniki. Pewne gry w Singapurze są także Niemka Angelika Kerber, Amerykanka Serena Williams, Rumunka Simona Halep i Czeszka Karolina Pliszkowa. Turniej WTA Finals zostanie rozegrany w dniach 23-30 października. Radwańska będzie bronić tytułu sprzed roku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A w Polskim Radiu 24 wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. 24 godziny w Polsce i na świecie. Już 8 listopada węgierski parlament może wprowadzić do konstytucji zakaz odgórnego przydzielania kwot imigrantów. Jest to konsekwencja niedzielnego węgierskiego referendum, które wprawdzie nie jest ważne, ale w którym zdecydowana większość opowiedziała się przeciw obowiązującym w Unii kwotom relokacji uchodźców. Adam Czartoryski. Planowana zmiana konstytucji miałaby wejść w życie w połowie przyszłego miesiąca. Potwierdził to na konferencji prasowej szef parlamentarnej frakcji rządzącego krajem Fideszu. Lajos Kosta zastrzegł jednocześnie, że Węgry są przywiązane do członkostwa swojego kraju w Unii Europejskiej. Podczas tej samej konferencji w bardziej stanowczym tonie wypowiedział się węgierski premier. Według Viktora Orbana, mimo że niedzielne referendum nie jest ważne ze względu na niską frekwencję, to daje mu mocny polityczny mandat do rzucenia Brukseli wyzwania w kwestii narzucania kwot migrantów. Węgierski premier wyraził również stanowczy pogląd, że bez zgody węgierskiego parlamentu Bruksela nie może przydzielić Węgrom jakiegokolwiek migranta. Jego zdaniem niedzielne głosowanie jasno wykazało, że węgierskie społeczeństwo sprzeciwia się przymusowym przesiedleniom. I wprawdzie zapowiadane zmiany w konstytucji nie mogą zapobiec ustaleniom już poczynionym w ramach Unii, ale miałyby zapobiec narzuceniu Węgrom kwot migrantów w przyszłości. W przeprowadzonym w ostatnią niedzielę referendum przeciw obowiązującym kwotom relokacji uchodźców wypowiedziało się 98% głosujących Węgrów. Tymczasem frekwencja wyniosła tylko niespełna 44%. Rady
radykalne ograniczenie imigracji z Polski, Hiszpanii czy Czech, a do tego inwestycja w szkoły medyczne, by brytyjska służba zdrowia nie musiała już korzystać z imigrantów. Takie plany przedstawili dziś ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, Jeremy Hunt i Amber Rudd. Na konferencji partii konserwatywnej politycy przedstawiają swoje plany w sprawie przyszłości Wielkiej Brytanii po Brexicie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dziś tutejsze szkoły medyczne odprawiają potencjalnych studentów z kwitkiem. Mówią im, nie mamy pieniędzy, żeby was kształcić. Na rynku medycznym potężne luki wypełniane przez obcokrajowców, którzy wykształcenie zdobyli gdzie indziej. Minister Hunt ogłosił, że chce to zmienić. Jego plan ma uniezależnić służbę zdrowia od pracownika z Polski, Rumunii czy Indii. Jeżeli chodzi o pracowników z Unii, mówimy jasno, chcemy, by tu zostali po Brexicie. Ale czy to właściwe, by importować tych ludzi z ich krajów, które ich potrzebują, jednocześnie odmawiając naszym obywatelom chcącym studiować medycynę? Podczas konferencji w Birmingham przemawiała też szefowa MSW Amber Rudd i zapowiedziała, ograniczymy imigrację do kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie, tak by Schmidt czy Kowalski nie dostawali pracy, którą wykonywać może Smith. Dziś przedstawiam, jak przejmujemy kontrolę nad imigracją. Na dłuższą metę zmniejszymy napływ ludzi z Europy. Minister nie wykluczyła, że rząd wprowadzi rozwiązania utrudniające firmom sięganie po pracowników z zagranicy. Czołowe instytucje francuskie żyjące z turystyki domagają się od władz wzmocnienia obecności sił policji w Paryżu. Związane jest to z niepokojącym spadkiem obrotów w tej gałęzi gospodarki. A więcej na ten temat Marek Brzeziński. Instytucje od hoteli po wielkie domy handlowe, parki atrakcji i koleje państwowe SNCF uważają, że najważniejsze są sprawy bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o zagrożenie atakami terrorystycznymi, ale także o gangi złodziei, którzy najchętniej okradają turystów azjatyckich, mających przy sobie znaczne ilości gotówki. Autorzy listu otwartego w tej sprawie domagają się powołania policji turystycznej, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie bezpieczeństwem zagranicznych przybyszów. Rocznie ponad 60-milionową Francję odwiedza blisko 85 milionów turystów. Wspomniane instytucje żądają także zaostrzenia przepisów prawa oraz zakrojonej na szeroką skalę kampanii mającej poprawić wizerunek Paryża i Francji na świecie z udziałem kinematografii, radia, telewizji, galerii sztuki i restauracji. Na wizerunku Francji niekorzystnie odbiły się nie tylko zamachy w Paryżu czy w Nicei, czy niedawny napad na Kim Kardashian, ale także wiele zastrzeżeń, jakie mają do grzeczności i uprzejmości mieszkańców stolicy, bawiące tu wielkie gwiazdy światowego kina. Władze greckich wysp na Morzu Egejskim ostrzegają przed kolejnymi zamieszkami. Sytuacja jest tam coraz bardziej napięta z powodu przeludnienia lokalnych ośrodków dla uchodźców. Na wyspach utknęło już prawie 15 tysięcy migrantów. Ponad 450 dotarło tylko w ciągu ostatnich 3 dni. Władze greckich wysp, zwłaszcza Lesbos, Samos, Leros i Kos, biją na alarm. Christiana Kologiuri, odpowiedzialna za północny region Morza Egejskiego, twierdzi, że rząd w Atenach musi podjąć jak najszybsze działania. Istnieje natychmiastowa potrzeba ewakuacji migrantów z wysp, zanim sytuacja się jeszcze pogorszy. Ich utknięcie tu rodzi napięcia i sytuacje, które jak już widzieliśmy, czasami są nie do ogarnięcia. Służby bezpieczeństwa obawiają się, aby nie doszło do incydentu podobnego do tego na Lesbos, gdzie migranci wzniecili ogień w miejscowym hotspocie. Jedynie dzięki odpowiedniej interwencji lokalnych władz kilka dni temu udało się zapobiec zamieszkom w ośrodku dla uchodźców na Samos. Coraz częściej protestują też mieszkańcy wysp, których zmęczyła utrzymująca się od dłuższego czasu trudna sytuacja. Grecki rząd myśli o ewakuacji stamtąd nieletnich i osób, które nie mogą być zawrócone do Turcji. Obawia się, że przywiezienie do Aten większej liczby migrantów spowoduje zwiększenie napływu uchodźców na greckie wyspy. Zgodnie z porozumieniem unijno-tureckim, migranci, którzy nielegalnie przedostają się na greckie wyspy, będą zawracani do Turcji. Opóźnienia w rozpatrywaniu podań o azyl, które masowo złożyli w Grecji, uchodźcy spowodowały, że odbywają się jedynie nieliczne deportacje. Nowe podatki, wzrost składek na ubezpieczenia społeczne i kolejne cięcia emerytur to założenia greckiego rządu na przyszły rok. Gabinet Aleksisa Tsiprasa złożył w parlamencie wstępny projekt budżetu na 2017 rok, który zawiera następne obciążenia dla obywateli rzędu 3,3 miliarda euro. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla.
Większość tej sumy, 2,5 miliarda euro, grecki rząd chce uzyskać z nowych podatków. Ekonomiści uważają, że będzie to trudne do zrealizowania i przypominają, że do tej pory rządowi nie udało się zebrać planowanych w ten sposób kwot. Tłumaczą, że ciągły wzrost podatków powoduje jedynie poszerzanie się szarej strefy w Grecji i wykańcza przedsiębiorstwa, które je odprowadzają. Kolejnym podwyżkom zobowiązań wobec państwa i cięciom emerytur sprzeciwiają się wszystkie grupy społeczne w tym kraju. Wczoraj grecka policja użyła gazu łzawiącego przeciwko protestującym emerytom. Wywołało to oburzenie Greków i zaostrzyło nieprzyjazne wobec rządu nastroje. W przedstawionym wstępnym projekcie budżetu na przyszły rok gabinet Aleksisa Tsiprasa zakłada jednocześnie wzrost gospodarczy na poziomie 2,7% greckiego PKB oraz spadek bezrobocia z ponad 23% o 1 punkt procentowy. Specjaliści uważają, że biorąc pod uwagę obecne statystyki, tak wysoki wzrost gospodarczy jest nierealny. Przedstawiony projekt budżetowy będzie jeszcze omawiany z wierzycielami. Ateny czeka też zakończenie drugiej oceny greckich reform, co rząd Aleksisa Tsiprasa planuje na początku listopada. Papież Franciszek odwiedził tereny nawiedzone przez sierpniowe trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech. Przyjechałem dopiero teraz, bo nie chciałem wcześniej przeszkadzać. Wyjaśnił po przyjeździe do miasteczka Amatrice, które najboleśniej odczuło silny wstrząs sejsmiczny w nocy z 23 na 24 sierpnia. Szczegóły Marek Lenert. Papież rozpoczął swoją wizytę od szkoły w Amatrice, mieszczącej się w baraku ustawionym obok zburzonego dawnego budynku. Spotkał się tam z około 200 uczniami, którzy podarowali mu rysunki zebrane w specjalnym albumie na temat kataklizmu. Po wyjściu ze szkoły papież powiedział: nie przyjechałem wcześniej, aby nie sprawiać kłopotu. Liczyłem się z panującymi u was warunkami. Jestem z wami i modlę się za was. Zapewnił, że od początku czuł, że musi odwiedzić mieszkańców tych terenów. Po to tylko, aby powiedzieć, że jestem z wami, nic więcej, i że modlę się za was. Franciszek był też wzburzonym niemal doszczętnie centrum Amatrice. Pracujący w Stanach Zjednoczonych brytyjscy naukowcy są laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Wyróżniono ich za badania nad egzotyczną materią w świecie kwantowym. Laureaci to David Tolles, Duncan Haldane i Michael Kosteritz. O ich wyróżnieniu poinformowała w Sztokholmie Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Rafał Motriuk. For theoretical discoveries. Za teoretyczne odkrycia topologicznych przemian fazowych i topologicznych stanów materii uzasadnił decyzję sekretarz Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Göran Hansson. Komitet Noblowski podkreśla, że szczegółowe zrozumienie zmian stanu skupienia materii na poziomie atomów, a także wiążącej się z tym matematyki, jest niesłychanie istotne, na przykład dla elektroniki. Nobliści opublikowali wyniki swych badań w latach 80. i były one inspiracją dla całych pokoleń uczonych. Odkrycia laureatów mogą pomóc w konstruowaniu nowych materiałów i nowej elektroniki, być może nawet nowej generacji wydajnych i bezpiecznych komputerów, tak zwanych komputerów kwantowych. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Wprowadzenie pakietu onkologicznego zaburzyło funkcjonowanie dużych ośrodków onkologicznych, mówi profesor Janusz Kowalewski, szef Centrum Onkologii w Bydgoszczy przy okazji Światowego Dnia Onkologii. Ale nie tylko finanse są bolączką lekarzy, to także podejście Polaków do badań profilaktycznych. Jeśli chodzi o wykrywalność nowotworów i skuteczność leczenia, Kujawsko-Pomorskie nie odbiega od średniej krajowej. Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest postrzegane jako wiodący ośrodek na mapie Polski. Co zrobić, aby zachorowań było mniej? Po pierwsze dbać o zdrowie, mówi profesor Kowalewski, bezwzględnie rzucić palenie, dodaje. W przypadku 100 mężczyzn chorujących na raka płuca, 90 ma istotny wpływ narażenia na dym tytoniowy. Kolejny element to badania profilaktyczne, pozwalają wykryć zmianę we wczesnym stadium. Spotykamy się z reakcją, lepiej nie wiedzieć. A pół nie wychodzą kłopoty. Ja mam tak przykład z mężem, ja muszę go namawiać. W Dniu Onkologii nie sposób nie mówić o jej finansowaniu. Za pakietem onkologicznym nie poszły odpowiednie środki. Duże szpitale onkologiczne mają problem, mówi profesor Kowalewski. Pakiet onkologiczny jest bardzo dobry.
dobrym zdarzeniem dla pacjenta, natomiast dla dużych centrów onkologii duże potknięcie finansowe i wielkie centra onkologii, takim jest Centrum Onkologii w Bydgoszczy, poniosły duże finansowe straty. Bydgoszcz, Sława Skibińska, Dmitruk. Przy okazji Światowego Dnia Onkologii przypominamy, że w ciągu najbliższych tygodni we wrocławskiej filii Centrum Onkologii ruszy zakład radioterapii. To oznacza koniec uciążliwych podróży chorych z tego regionu. W tej chwili muszą oni wyjeżdżać do Bydgoszczy. Chorzy cierpiący na agresywną postać przewlekłej białaczki limfocytowej nie mają dostępu do nowoczesnych, skutecznych leków. Zwracają na to uwagę organizatorzy rozpoczętej kampanii Życie mamy we krwi. Prezes Stowarzyszenia Razem w Chorobie, dr Leszek Borkowski, wyjaśnił, że przewlekła białaczka limfocytowa rozpoznawana jest głównie u osób starszych, 60-70-letnich, a ci pacjenci nie są w stanie zawalczyć o swój los. Jeżeli celebryta zwróci uwagę na coś, to wszystkie media o tym piszą, natomiast jeżeli wyjdzie chory Kowalski, który ma 75 lat i ledwo łazi i mówi, nikt mnie nie chce leczyć, a ja jestem chory na przewlekłą białaczkę limfocytową, to nikt się tym nie przejmuje, to jest skandaliczne, bo jest takim samym człowiekiem, tak samo powinien być ceniony. Hematolog profesor Iwona Hus z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powiedziała, że chociaż na świecie zarejestrowane są nowoczesne leki do leczenia agresywnej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej, to w Polsce nie są one refundowane. Nie mamy dostępności do nowej grupy cząsteczek, które hamują przekazywanie sygnałów ważnych dla przeżycia komórek białaczkowych i te leki są skuteczne u chorych opornych na inne terapie, są skuteczne u tych pacjentów, którzy mają określone zaburzenia genetyczne i dostępu do tych cząsteczek w Polsce właściwie nie mamy. Jacek Gugulski ze Stowarzyszenia Przewlekłej Białaczki Szpikowej powiedział, że w diagnostyce nowotworów krwi kluczowe jest badanie morfologii. Wykonanie sobie razu roku morfologii to jest podstawa, bo to jest podstawą do dalszych badań, która może wykryć nie tylko choroby układu krwionośnego, nowotwory krwi, ale również cukrzycę chociażby, czy inne choroby. I to trzeba zrobić. W Polsce na przewlekłą białaczkę limfocytową choruje około 10 tysięcy osób, głównie seniorów. Średni wiek zachorowania to 70 lat. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają połączenie z Newark w Stanach Zjednoczonych. Dziś ruszyła sprzedaż biletów, a 28 kwietnia 2017 roku odbędzie się pierwszy rejs z Warszawy. Aleksander Przoniak. Newark to dla LOTu czwarte lotnisko w Ameryce Północnej, a drugie po JFK w okolicach Nowego Jorku. Połączenia z lotniska Chopina będą realizowane w poniedziałki, czwartki, piątki i niedzielę. Od sierpnia zostanie dodany rejs także we wtorki. Ogłoszenie połączenia do Newark jest elementem strategii, którą LOT wdraża od początku 2016 roku. W sumie polski przewoźnik uruchomił 23 nowe połączenia, w tym już 17 października ruszy pierwsze bezpośrednie połączenie z Warszawy do Seulu. W połowie stycznia tego roku zostało natomiast uruchomione pierwsze bezpośrednie połączenie LOTu do Tokio. Przewoźnik otworzył także nowe trasy w Europie. Grupa LOTOS chce inwestować w ekologiczny gaz LNG. Jedną z kluczowych inwestycji mogłoby być pozyskanie jednostki pływającej, która zamienia gaz ziemny w postaci skroplonej na postać gazową. Taki terminal zlokalizowany byłby na Zatoce Gdańskiej. Wszystko jednak zależy od PGNiG, które będzie to realizować, mówi wiceprezes LOTOS-u Przemysław Marchlewicz. To zależy od rozwoju sieci logistyki wewnątrz lądu. Jeżeli ta sieć logistyczna się rozwinie, jeżeli terminal w Świnoujściu będzie w stanie sprostać tym potrzebom rynku, na przykład dzięki rozwojowi kolei, możliwości eksportu, to wtedy takie rozwiązanie nie będzie potrzebne. Natomiast jeżeli nie będzie w stanie temu sprostać, to taka potrzeba się pojawia. Skorzystałyby na tym też inne spółki, LOTOS Kolej czy LOTOS Asfalt. To także szansa dla innych przedsiębiorstw, zauważa Sławomir Halbert, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. To są firmy, które mogą z powodzeniem dostarczać produkty dla tej branży. Nie mówimy tylko o sprzedaży czy handlowaniu gazem, ale także produkcji urządzeń, statków, jednostek pływających, specjalistycznych, ale także idąc dalej, no, kwestii szkolnictwa wyższego, czyli nabywania również tych kompetencji badań. To jest kwestia szkolnictwa zawodowego, które będzie przygotowywało kadry do obsługi tej branży. Polska zużywa dziś 16 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Przez terminal w Świnoujściu możemy obecnie sprowadzić 5 miliardów metrów sześciennych tego paliwa. Zarząd Służby Więziennej rozpisał konkurs na koncepcję architektoniczną Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
Placówka, która została powołana pół roku temu, mieści się w areszcie śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Areszt ma zostać wygaszony i przejęty przez muzeum i dostosowany do jego wymogów. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki mówi, że będzie to wyjątkowa placówka. To muzeum ma być wyjątkowe nie tylko w skali Polski, ale również w skali Europy. To będzie jeden z największych takich obiektów w skali europejskiej. Dlatego chcieliśmy dzisiaj z tego miejsca zachęcić wszystkich najlepszych architektów, żeby wzięli udział w tym konkursie. Nie tylko z Polski, ale również w świecie. Przetłumaczymy warunki tego przetargu również na inne języki i będziemy starali się o to, aby jak najwięcej osób wzięło udział w tym konkursie. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 20 października. Prace będą przyjmowane do 17 stycznia przyszłego roku, natomiast 25 stycznia zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Jak mówi dyrektor muzeum Jacek Pawłowicz, muzeum będzie upamiętnieniem zarówno żołnierzy wyklętych, jak i działaczy powojennego podziemia. Chcemy pokazać również bohaterów opozycji antykomunistycznej lat 60., 70., no i oczywiście stan wojenny, który jest niezwykle ważny. Chcielibyśmy pokazać wszystkie możliwe struktury Solidarności w tej pełnej krasie, struktury regionalne, struktury, które tworzyły się w podziemiu. Koszt adaptacji budynków aresztu na potrzeby muzeum wyniesie 300-350 milionów złotych. Areszt zostanie wygaszony, a ostatni osadzeni zostaną przeniesieni do innych placówek w Warszawie. A w Krakowie powstanie mural poświęcony Mazurkowi Dąbrowskiego. Z taką inicjatywą wyszła grupa pogromców Baz Grołów. Aktywiści walczący z nielegalnym graffiti w Krakowie chcą na jednym z budynków przy ulicy Wybickiego przedstawić historię hymnu Polski. Fasada domu jest stale niszczona przez grupy pseudokibiców. Waldemar Domański, założyciel grupy Pogromcy Baz Grołów, liczy, że malowidło przy ulicy, której patronuje autor słów hymnu, odstraszy potencjalnych wandali. Może właśnie poprzez szacunek dla tej ważnej dla Polaków pieśni, ten obszar Krakowa nie będzie cierpiał. Będą tam po prostu namalowane takie pięciolinie i będą te nutki pewnie z jakimś fragmentem właśnie hymnu polskiego. No, będzie również pewnie albo postać, albo przynajmniej nazwisko Wybickiego. Nie może być tak, żeby ulica autora hymnu wyglądała w tak fatalny sposób. Pogromcy Baz Grołów szukają środków na realizację pomysłu oraz artysty, który namaluje mural. Inicjatorzy akcji chcą, by malowidło było gotowe 11 listopada. Rząd będzie wprowadzał zachęty do produkcji zagranicznych filmów w Polsce. Zapowiedział to w radiowej jedynce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak podkreślał, Polska to jeden z nielicznych krajów, który nie ma zachęt dla producentów dużych zagranicznych produkcji filmowych. Dlatego rząd pracuje nad stosownym projektem ustawy. Chodzi o to, żeby jak najwięcej producentów produkowało swoje filmy w Polsce, ponieważ ekipy filmowe, które przyjeżdżają i takie duże filmy produkują, to jest bardzo duża inwestycja gospodarcza, bo to jest praca często przez rok, dwa czy trzy w konkretnym terenie, to są konkretne miejsca pracy, to są różne komponenty czy postprodukcyjne rzeczy, które dostarczają polscy wytwórcy. To jest oczywiście branża turystyczna, która musi tych ludzi ugościć i przyjąć i po prostu no, jest więcej pieniędzy, które spływają do budżetu państwa też. Państwo na tym zyskuje. Wiceminister kultury mówił, że w pracach nad projektem uczestniczy też wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Muzyka, film i przede wszystkim teatr. Te nurty sztuki będą najbardziej obecne jesienią we Wrocławiu, europejskiej stolicy kultury. W październiku płynie pod hasłem festiwalu Avant Art, przy przeglądaniu filmów Wima Wendersa, a także olimpiady teatralnej, na której pojawią się gwiazdy światowej estrady. Ważne w tym miesiącu będzie także nazwisko Tadeusza Różewicza. Festiwal Kartoteka Rozrzucona Tadeusza Różewicza ma przede wszystkim utrwalić i zgłębić poetykę artysty, mówi kurator teatralny Europejskiej Stolicy Kultury Jarosław Fred. Nie chodzi tutaj tylko o ten tekst, który mistrz przygotował, ale przede wszystkim o jego ideę teatru i filozofię teatru, która no właśnie rozrzuciła się w świat i na zawsze przemieniła Teatr Polski, Teatr Światowy. Chcemy to jakoś prześledzić i pokazać w miejscach nieoczywistych, miejscach nieteatralnych. Jednym z elementów tej formy będzie prezentacja przedruków rękopisów Tadeusza Różewicza w przestrzeni publicznej, takiej jak przejścia podziemne, poczekalnie i budynki uczelni. Festiwal Kartoteka Rozrzucona Tadeusza Różewicza potrwa we Wrocławiu od 7 do 10 października.
Od piątku będzie można oglądać wirtualną wystawę w Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dzięki specjalnym goglom goście zobaczą plac Piłsudskiego z lat 30. W środku sprzętu znajduje się telefon, który za pomocą aplikacji wyświetla obraz. Jest to kolorowa rekonstrukcja cyfrowa, która bazuje na oryginalnych zdjęciach przedwojennej Warszawy. O, skręcamy, polnik tutaj dzielnie sobie radzi. Łukasz Pukowiecki. Mijamy właśnie po prawej stronie grób nieznanego żołnierza. Przez kolumnarze widać też fontannę w ogrodzie Saskim. Teraz zawróciliśmy, jedziemy w stronę Placu Piłsudskiego. Nad placem unosi się balon, który właśnie wystartował. Rafał Kunach, pomysłodawca Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego. Oglądaliśmy wszyscy filmy 3D, czy oglądamy. To operator kamery kierował nas. Dzisiaj w tych goglach sami ubieramy okulary i obracamy się, i to my stajemy się operatorem. W rzeczywistości możemy obracać się 360 stopni, patrzeć się na budynki, patrzeć się w niebo, patrzeć się przed siebie. Wrażenie jest piorunujące. Dodatkowo na wystawie dostępnych będzie ponad 30 grafik prezentujących plac. Ekspozycję będzie można zobaczyć przez 3 miesiące. Polskie Radio organizuje w czwartek w Krakowie międzynarodową konferencję, na którą przybędą szefowie największych mediów publicznych w Europie. Celem spotkania jest rozpoczęcie poważnej dyskusji na temat kierunku, w jakim powinna podążać cyfryzacja radia na naszym kontynencie. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podkreśla, że taka debata jest bardzo potrzebna, bo radio analogowe prędzej czy później musi zostać zastąpione nowoczesnymi technologiami. Radio analogowe jest jedynym takim skansenem analogowym na tej częstotliwościowej mapie i wydaje się, że z tych względów, tak ogólnie nawet patrząc, los analogu jest przesądzony. Kwestia tylko, w jakiej technologii będziemy w przyszłości nadawać, w jakiej technologii będziemy słuchać radia, czy to będzie DAB, czy to będzie internet, czy to będzie jakaś inna forma. No przede wszystkim trzeba się nastawić na dynamiczną zmianę. Dzisiaj jest taka technologia, jutro będzie inna. Trzeba być na to przygotowanym. W Polsce zasięg emisji cyfrowej DAB Plus obejmuje ponad 50% populacji kraju, jednak słuchalność nadal jest na minimalnym poziomie. Z tym problemem zmagają się także inne kraje europejskie. Witold Kołodziejski podkreśla, że zachętą dla słuchaczy do zakupu odbiorników cyfrowych byłoby powstanie wielu atrakcyjnych programów, co udowadniają kraje, które przodują w procesie cyfryzacji radiowej. Trzeba budować nową ofertę po to, żeby zachęcić ludzi, kupię radio cyfrowe, będę miał coś więcej niż to, co mam w analogowym. Zresztą dzisiejsze odbiorniki są analogowo cyfrowe, to znaczy odbieram całą tą propozycję tradycyjną analogową plus dodatkowe cyfrowe. Na przykład w Wielkiej Brytanii programów analogowych ogólnokrajowych jest 8, a funkcjonujących programów cyfrowych już 41, wielokrotne zwiększenie oferty. W Niemczech 2 ogólnokrajowe programy radiowe analogowe i aż 12 funkcjonujących cyfrowo, także korzyść dla słuchacza jest ewidentna. Witold Kołodziejski podkreśla, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wycofuje się z cyfryzacji radia, bo jest to technologia, która z powodzeniem rozwija się w wielu krajach Europy, w tym w Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Danii i w Niemczech. Jeśli chodzi o ten krytyczny parametr, czyli to nasycenie gospodarstw domowych odbiornikami dostosowanymi do odbioru radiofonii cyfrowej, to w Norwegii to już jest 67%, w Wielkiej Brytanii 56%, Dania 45%. Pokrycie ludnościowe tym sygnałem cyfrowym w tych krajach wszystkich, które wymieniłem, to już jest prawie 100%. Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania to są trzy kraje, w których słuchalność radia na platformach cyfrowych jest powyżej 50%. No to widać, że jakby ucieczki przed nową technologią nie ma. Na konferencji w Krakowie będą przedstawiciele państw przodujących w cyfryzacji radiowej, ale też tych, które podobnie jak Polska rozpoczęły proces cyfryzacji radia i zastanawiają się, co dalej, a także ci, którzy uważają, że przyszłość radia jest w nadawaniu FM i w internecie. Prezes Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk-Żyła podkreśla, że Polskie Radio nie chce lekkomyślnie niszczyć tego, co już zostało zbudowane w dziedzinie radia cyfrowego. Chce za to wypracować jakąś formułę dotyczącą tej technologii w całej Europie. Europejskie Forum Radiowe pod tytułem DAB+, Radio Hybrydowe i Europejskie Strategie Cyfryzacji odbędzie się w Krakowie w czwartek od godziny 10 do 17. Minęła trzecia. Polskie Radio 24.